26 stycznia wspominamy świętą Paulę, wdowę. Paula urodziła się w Rzymie 5 maja 347 roku w znakomitej rodzinie patrycjuszowskiej i senatorskiej. Jej ojciec Rogatus miał pochodzenie greckie. Jej matka Blesilla miała w swoim rodzie słynnych w historii Rzymu Scypionów i Grachów. Pełne imiona świętej brzmią Cornelia Emilia Paula Asinia. Kiedy Paula miała zaledwie 15 lat, została wydana za Juliusza Tosociusza. Mimo, że mąż był poganinem, kochał swoją małżonkę i żyli razem szczęśliwie. Mieli 4 córki i 1 syna. Wśród jej córek święta Eustachia zasłużyła sobie na chwałę ołtarzy. Po śmierci męża w roku 379 Paula rozdała majętność na cele charytatywne i kościelne. Zwolniła liczną służbę, porzuciła pałac oraz wygody i wraz z córką, świętą Eustachią, udała się na Aventyn pod duchowe kierownictwo świętej Marceli, matrony rzymskiej, która w domu swoim gromadziła pobożne niewiasty na wspólne praktyki pobożne, czytanie Pisma Świętego pod kierunkiem świętego Hieronima i napełnienie uczynków miłosierdzia. W roku 382 odbył się w Rzymie synod, który zwołał papież święty Damazy dla zatwierdzenia uchwał Soboru Konstantynopolitańskiego. W synodzie tym brało udział kilku biskupów ze wschodu. Szczególna przyjaźń łączyła Paulę i Eustachię ze świętym Hieronimem. Kiedy więc Hieronim był zmuszony na skutek intryg opuścić Rzym i udał się do Betlejem, obie niewiasty poszły z nim. Paula założyła w Betlejem duży klasztor dla pobożnych niewiast. Była tam przełożoną. Po jej śmierci opiekę nad klasztorem przejęła jej córka, święta Eustachia, a potem wnuczka, święta Paula Młodsza. Przewodnictwo duchowe nad klasztorem objął święty Hieronim. Klasztor stał się nie tylko żywym ośrodkiem życia duchowego, ale także ważnym ogniskiem kultury chrześcijańskiej. Paula pożegnała ziemię dla nieba 26 stycznia 406 roku ze słowami psalmu na ustach. Jestem pewna, że ujrzę radość Pana w ziemi żyjących. Jej pogrzeb był prawdziwym triumfem. Jej ciało na swoich ramionach nieśli biskupi Ziemi Świętej wśród powszechnego płaczu. Obecnie relikwie świętej Pauli znajdują się we francuskim mieście Sen, w skarbcu tamtejszej katedry. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Paulę, abyśmy wiernie Ci służąc, za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.